Zapraszam was dziś na niezłe jaja, a właściwie jajo jedno. Cześć, witam was moje fany w kolejnym jaju na tym kanale. Nie chodzi mi absolutnie o to, że tu ogólnie się dzieją jaja i śmieszne rzeczy i w ogóle, bo to też, dlatego zostawcie tu subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ale dlatego, że jak wiecie, byłem nad morzem, kupiłem sobie 3 te kulki, bo dużo więcej nie było w Międzyzdrojach chociażby i pierwsza jeszcze nie była tak tragiczna, ale pozostałe dwie ja już widzę nawet przez to opakowanie, że jest znacznie gorzej. Opakowanie najfajniejsze w ogóle chyba jest z tych jaj. No bo cóż, moi drodzy, no jednym z automatów, w którym spotkałem te kulki, był automat, na którym pisało, no, bryloczki po prostu z klockami. I powiem wam tak, no, ja kilka bryloczków mam, nawet do swojej firmy, przystańklocków.pl, gdzie prowadzę sprzedaż klocków, aczkolwiek Lego, no ale wiecie, jesteście klockowymi fanami, więc też was tam zapraszam. No mam nawet pod te klucze podpięte kilka właśnie bryloczków Lego i one wyglądają, no trochę tak jak na obrazku zaprezentowanym na tym automacie. Tu jak ja dostałem tą kulkę, to już powiedziałem, what the fuck, bo no... Nie osądzajmy, moi drodzy, może nie osądzajmy, może otwórzmy. Może to, że to kompletnie nie przypomina klocka, wiecie, otwórzmy to, ale no ja się spodziewam, że będzie naprawdę źle, bo... miało się nazywać najgorsze jajo nadmorskie, ale wiecie co, mam jeszcze tutaj inną kulkę, która, kurczę, może być nie lepsza, niestety. Dlatego trzymam ją na taki deser wakacyjny. Chociaż, no, dzisiaj można powiedzieć, że powinien być deser wakacyjny, no bo mamy, wiecie, no, ostatni dzień wakacji, chciałoby się rzec. Jakże smutny, bo leje tak, że nie wiem, czy to będzie słychać na taśmie. A teraz się to uspokoiło, to może nie. Wypada nam z kulki coś takiego. Już mówiłem, że kulka będzie najlepszym elementem z tego, chyba się nie myliłem. To miał być bryloczek klockowy. Rzadko jest tak, że na recenzji mnie zatyka. Teraz mnie właśnie zatkało. Okej, to się rusza w jakiś sposób, ale szczerze, no zatkało mnie. Nawet tutaj ten element nie jest taki za solidny, ale no czekajcie, bo jakby tutaj lekkie ruchy możemy robić. Widzicie, to się jakby rozwala, natomiast nie wiem, co się rozwala, bo to jest takiej budowy. Czy bardziej przypuszczam, że to się rozwala? No właśnie, bo to jest Tetris. Z obrazkiem, który widzimy na... który jest tam prezentowany, to nie ma nic wspólnego. Właśnie sobie to rozłożyliśmy i okej. Odetnijmy się trochę jakby w sensie od tej złości i żółci, która we mnie narasta, by zbeszczać tą zabawkę. Jakby to jest spoko, nie? W sensie... sam pomysł na zabawkę jest spoko. W ogóle to rozwaliłem i ja serio nie mam pojęcia, jak ja teraz złożę. Jestem chłopem, maturę mam na karku napisaną, nawet rozszerzoną i to z biologii. Z polskiego, uczę się niemieckiego prywatnie aktualnie, więc jakby, wiecie, mózg jakiś tam mam i ja nie mam pojęcia, jak to złożyć teraz, nie? Więc jakby w ogóle super, kurczę, kupcie coś takiemu dzieciakowi na pierwszy dzień wakacji, jak macie dzieciaka z głowy do końca wakacji, nie? Natomiast muszę niestety mocno to zbeształć za sposób, w jaki to jest sprzedawane, bo sprzedawane jest to ewidentnie jako bryloczek klockowy. I teraz tak, jako sprzedawca, handlowiec klocków, no mogę się domyślać, że faktycznie jest to realne, że ktoś, wiecie, no jeden klocek z łańcuszkiem może sprzedawać za tą cenę 2 zł, no bo jakby jest to zupełnie 100% realne i opłacalne nawet dla producenta, nie? Więc uwierzyłem 100%, że tam będzie bryloczek. Oczywiście, może nie do końca, że brick 2 na 3, chociaż to też jak najbardziej opłacalne, ale mówię, jakiś mniej, ale będzie to autentyczny bryloczek. Po czym zostajemy zupełnie ukłamani. Wiecie, tak byśmy poszli kupić lalkę Barbie, a dostalibyśmy Galidora chociażby. No, w tym wypadku może by nie było takie złe. No to odwrotnie. Kupilibyśmy Galidora, dostali lalkę Barbie. No tymczasem zostajemy zupełnie ukłamani. Dostajemy, no, średniej jakości plastik, bo powiem wam szczerze, to już chyba nawet jest zgięte. Nie, dobra, jeszcze nie, ale no mamy takie poszarpane, źle podrukowane elementy. To jest tak giętkie, że to pewnie łatwo jest złamać, nawet pewnie przy tym montażu mógł to złamać. I za to, no niestety, ta zabawka ode mnie otrzymuje, no, pełne 0 na 10 jakby, bo kłamstwo totalne, skrajne. To nie jest klockowe, chociaż no brick, cegły bardziej, ale no czemu tak kłamią te automaty? Czemu naprawdę nie można było po prostu napisać tu, no hej, zwykłe, kurczę, to są zwykłe, zwykłe takie coś jakby, nie? I jakby, no, człowiek by się może nie tyle, że cieszył, ale wiecie...
No, no nie beształby tak tej zabawki, ale serio, ja nie mam pojęcia, jak to kurczę złożyć. I wybaczcie, ja tego nie będę składał na waszych oczach, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to złożyć. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest tak, że na przykład te wypustki są tutaj po to, że wiecie, że tutaj mamy coś wejść, ale chyba nie, tu się chyba nic nie zmieści. Serio, nie mam bladego pojęcia, jak ja mam to złożyć. Dlatego mówię, nie będę składał tego na waszych oczach. No i jedynie tutaj mówię, śpieszę z informacją, żebyście o tym pamiętali, że no to nie ma nic wspólnego z klockami, po prostu. Miejcie to na uwadze, to nie ma, mówię, nic wspólnego z, znaczy z brickiem, może jeszcze prędzej stricte tłumaczonym, ale 0 na 10 to zasłużona ocena, nie tyle mówię jako tej kostki, bo tak jak mówię, kupcie dziecku pierwszego dnia i macie je z głowy, ale po prostu jako no, klocek nie, jako zabawka spoko, jako klocek nie, ale jest sprzedawany jako klocek, dlatego nie, jedno wielkie nie. I kurczę, no jestem naprawdę zły, bo kurczę, no tyle osób się pewnie nabrało na taniej broczek za 2 złote. Bo jeszcze wiecie, jest różnica, jak kupujemy klocek za 2 złote, klocek za 5 złote, jest co innego na obrazku, ale jest to klocek, tak jak to, co było ostatnio. A inaczej jest, gdy kupujemy klocek, a otrzymujemy w ogóle inną zabawkę niż klocek. Nie muszę chyba tego tłumaczyć, bo jesteście bystrzachy. Na tyle bystrzachy, żeby zostawić mi subskrypcję, bo wiecie, że to jest fajny kanał i w ogóle to fajny kloc? Nie, bo to w ogóle nie jest kloc! No. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i chociażby bądźcie w kolejnych filmach, bo ta kulka, która też może nie być najlepsza, chociaż tu już nie jest klot, więc jakby tamta, no zobaczymy. I wy też zobaczcie, dlatego zostawcie subskrypcję. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!